serdecznie. Dziś zapraszam na szybką przekąskę, przystawkę z krewetek. Potrzebujemy 500 g mrożonych krewetek, 3-4 ząbki czosnku w zależności jaka wielkość, natka pietruszki oraz masło klarowane. Krewetki zalewamy gorącą wodą i pozostawiamy do rozmrożenia. Natkę pietruszki drobno siekamy. Obrany czosnek przeciskamy przez praskę. Na rozgrzaną patelnię dajemy masło i czekamy, aż się rozpuści. Następnie dodajemy czosnek oraz pokrojoną latkę pietruszki. Następnie dodajemy krewetki. Jeśli była potrzeba, to wcześniej ściągamy pancerze. Przekupujemy jeszcze czystą wodą i dajemy na rozgrzane masło wraz z czosnkiem i latką pietruszki. Krewetki smażymy około 10 minut do obustronnego zarumienienia. Gotowe usmażone krewetki wykładamy na talerzyk. Dekorujemy limonką lub cytryną. Jeśli ktoś lubi mniej spieczone, to oczywiście smażymy krócej. My preferujemy takie dobrze przypieczone. Także polecam na szybką przekąskę.